Znalazłem cel i z każdym dniem widzę go bliżej. Słowa te powinny być mottem każdego z nas, bo przecież czy nie jedną z najważniejszych rzeczy powinno być właśnie posiadanie jakiegoś celu w życiu i wytrwałe dążenie do jego realizacji. Cel jest znaleźć łatwo, lecz niestety samo go odnalezienie nie jest jednoznaczne z jego osiągnięciem. By tak było, należy podjąć działania i stawiać kolejne kroki ku realizacji swoich marzeń. Znam mnóstwo osób, które nie mają żadnych konkretnych celów. Rutyna, w jaką wpadli, przejawia się życiem od weekendu do weekendu. Większość z nich godzi się z takim losem, nawet nie próbując nic zmienić. To chyba problem naszego społeczeństwa, które uczy nas żyć w taki sposób, by ciągle wmawiać sobie, że nie damy rady, że jest na coś za późno. Rezygnować, zanim tak naprawdę spróbujemy coś zrobić. Znam dobrze to myślenie. Jeszcze jakiś czas temu również żyłem w taki sposób. Aż w końcu przyszedł ten czas, że przebudziłem się. Zrozumiałem, że można w ten sposób przeżyć całe życie, nie dając od siebie absolutnie nic więcej, poza tym minimum, jakie się od nas oczekuje. Postanowiłem więc coś zmienić, udowodnić sobie i innym, że dam radę. Zacząłem trenować. Mijały miesiące, a ja dzień po dniu, trening po treningu. Zacząłem zauważać i co najważniejsze odczuwać zmiany na lepsze. Wtedy rozpocząłem pracę nad sobą. Pracę, która trwa po dziś dzień. Znalazłem cel i z każdym dniem widzę go bliżej. We'll be right back.